Cześć robaczki, nowy dzień, nowe możliwości. Dzisiaj jeden z trzech siłowych treningów, które możecie ze mną wspólnie wykonać. Bardzo dziękuję marce Sportofino za wspieranie tego filmu. Wszystkie ubrania, łącznie z butami, które dzisiaj mam na sobie, są właśnie z tego sklepu i linki do tych ubrań będą poniżej. Jeżeli chcecie od razu przejść do treningu bez mojego gadania, to tutaj zaraz wrzucę na ekranie, od której minuty zaczyna się trening, bo wiem, że niektórzy nie chcą mnie teraz słuchać, ale chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że te treningi są bez rozgrzewki, więc musicie się rozgrzać sami. Natomiast jeżeli chcecie pełnometrażowe treningi na całe 30 dni, czyli takie właściwie wejście w formę w nowym roku, szczególnie, że siłownie są teraz zamknięte, to 7 stycznia pojawia się pełny program treningowy z kilkunastoma treningami, krok po kroku. Treningami, które podchodzą pod trening siłowy, możecie je wykonać w domu lub na siłowni. Będą one dla osób początkujących, zaawansowanych, będą miały całą sekcję, cały film poświęcony temu, jak technicznie wykonać ćwiczenia. Także jeżeli chcecie pełnometrażowe treningi, jeżeli chcecie zadbać o siebie w nowym roku, to koniecznie obserwujcie mój Instagram, mój YouTube, bo na pewno Wam dam znać, jak już będzie to gotowe. A teraz bez zbędnego przedłużania. Zaczynamy trening, potrzebujemy maty i jeżeli jesteście osobami bardziej zaawansowanymi, to jak najbardziej przyda się nam obciążenie. No dobra, myślę, że rozgrzewkę już wykonaliście, więc zaczniemy tylko i wyłącznie od aktywacji mięśni. Aktywację mięśni będziemy zaczynać na macie, na dole. Możecie jak najbardziej używać sobie tutaj gumy miniband, jeżeli chcecie sobie to utrudnić. I najpierw aktywujemy sobie pośladki. Czyli robimy 20 powtórzeń góra-dół glute bridge, mocno skupiając się na napięciu pośladków i brzucha. Także zaczynamy, jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. 8, 9, no jeszcze jesteśmy w połowie dopiero, raz, dwa, mamy poczuć poślady na maksa, 3, 4, 5, 6, 7 i u góry na 20 powtórzeniu przytrzymujemy. 20, trzymamy, mocno spinamy poślady, mocno spinamy brzuch, także po prostu już czujecie, jak Was tutaj wszystko pali, żeby mocno aktywować zarówno mięśnie pośladków, jak i nasz tył uda, żeby to wszystko później zostało super wykorzystane podczas właściwego treningu. Chwila odpoczynku. Oddychamy głęboko i jedziemy jeszcze 20 powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na maksa spinamy poślady. Jesteśmy po świętach. Trzeba spalić to, co dobrego zjedliśmy. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i na 20 znowu trzymamy, trzymamy na maksa, spinamy wszystko. Tutaj możecie sobie nawet dotknąć pośladów brzucha, żeby sprawdzić, czy są odpowiednio napięte. Uff, i luz. I aktywujemy sobie jeszcze nasz brzuch
i zrobimy deskę 2 razy po 30 sekund i jedziemy. Aktywację brzucha, jeżeli jesteście osobami początkującymi, to jak najbardziej możecie zrobić sobie deskę na kolanach. Zaczynamy. Pamiętajcie, że zawijamy lekko miednicę pod siebie i mamy prosty odcinek piersiowy kręgosłupa, czyli nie garbimy się, jesteśmy prostą linią. Trochę mi się ręce ślizgają, ale to nic, damy radę. Jeszcze 10 sekund. Mocno napinamy brzuch. 6, 5, 4, 3, 2, 1. W dół. Chwila przerwy. Kolejne 30 sekund. I dopiero wtedy przechodzimy do naszego treningu. Będzie to trening na dolne partie. Kolejny trening będzie bardziej na górne partie, a ostatni to będzie bardziej taki full body workout. Te treningi, które będą w moim programie, będą w podobnym charakterze, dzielone na dolne partie, górne partie, dni, które będą bardziej push, czyli bardziej wypychające ćwiczenia, pull, czyli bardziej przyciągające ćwiczenia. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A my jedziemy kolejne 30 sekund deski i wtedy przechodzimy już do treningu właściwego. Mocno spinamy brzuch, mocno spinamy poślady, o tym często dużo osób zapomina. Jeszcze 10 sekund dajesz, trzymasz to, ostatnie 8, 7, Słuchajcie, po świętach nie jest łatwo. Buzik zadzwonił. I teraz moment przerwy, przechodzimy do treningu właściwego. Pierwsza super seria, jaką będziemy dzisiaj wykonywać, to przysiady bułgarskie, czyli możecie użyć albo krzesła, albo kanapy, albo czegoś, co macie w domu. I będziemy robić przysiady bułgarskie razem z hip thrustami. I teraz tak, jeżeli jesteście kimś początkującym, to nie używamy w ogóle obciążenia. Jeżeli jesteście bardziej zaawansowani, zwiększcie obciążenie odpowiednio do swoich możliwości. Ostatnie 3 powtórzenia w każdej serii powinny być dla Was trudne, powinny być dla Was wyzwaniem. Więc w ten sposób możecie sprawdzić, czy to obciążenie jest dla Was odpowiednie. Ja się już przygotuję tutaj. Opieramy nogę na kanapie i schodzimy, pamiętajcie, do samego dołu. Także nie ograniczamy tego ruchu. Jedziemy. Raz. Dwa. Mocno spinamy brzuch. Trzy. Prostujemy klatkę piersiową. Cztery. I jedziemy. Jeszcze pięć. Pięć. Właściwie to sześć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10. Od razu bez przerwy zamieniamy nogę, opieramy drugą o kanapę i jedziemy. Raz. Możecie trochę sobie poprawić pozycję, jeżeli stoicie za blisko, tak jak ja na przykład. I 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Od razu opieramy się na kanapie lub na krześle. Oj, coś ta moja mata nie chce współpracować. I od razu zaczynamy hip thrusty. Schodzimy też jak najniżej i zawijamy miednicę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, moment przerwy i zaraz jedziemy drugą rundę.
Zaczynamy serię drugą. Znowu opieramy nogę o kanapę. Robimy tutaj lekkie zawirowania, żeby się dostosować. I zaczynamy. Opiszcie jednak za blisko. Dwa. Trzy. Słuchajcie, możecie to robić w swoim własnym tempie. Cztery. Zawsze możecie mnie zapauzować. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I druga noga. Dokładnie to samo. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Równowaga to też nie jest takie proste. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Dobra, od razu hip trusty. Obciążenie jak najbardziej kładźcie sobie od razu na biodra i jedziemy. Pamiętajcie, głowa patrzy się przed siebie. Dwa, czyli nasz kark. Trzy, absolutnie tutaj cztery, nie ma pracować. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chwila przerwy i trzecia seria. No dobra, chwila odpoczynku na poprawienie moich pięknych leginsów. Także, tak jak wspomniałam, dzięki Sportofino ten film może się odbyć. Mega fajne ciuchy, linki do nich będą na pewno podane poniżej, także możecie sobie sprawdzić, mają bardzo dużo fajnych rzeczy sportowych na stronie. A my już jedziemy z trzecią serią przysiadów bułgarskich. Dwa, do samej podłogi, także nie oszukiwać mnie dziewczyny. Trzy, albo chłopaki. Cztery. Proste plecy. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Druga noga. No. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. W swoim tempie. Cztery. Nie śpieszymy się. Pięć. Dokładamy obciążenie, jeżeli jest za łatwo. Słuchajcie, nawet 100 kilo na hip thrustach może być, jeżeli tyle macie w domu. 8. 9. Mogą być też butelki z wodą. Różne ludzie mają sposoby, ale da się utrudnić wręcz czego każdy trening. I ostatnia seria hip thrustów. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, chwila przerwy i zaczynamy drugą super serię. Będzie to martwy ciąg połączony z sumo przysiadem. Jeżeli chodzi o program, który pojawi się najprawdopodobniej w sprzedaży 7 stycznia, to tam będzie cały jeden odcinek poświęcony na to, żeby wytłumaczyć technikę poszczególnych ćwiczeń. Więc nie będzie absolutnie żadnego tutaj problemu z wykonywaniem. Będzie wszystko wytłumaczone skrupulatnie przeze mnie i przez Bartka, dlatego że Bartek też postanowił, że będzie miał swój udział i będą tam jakieś treningi wykonane również przez niego. No dobra, do tej części treningu ja sobie biorę obciążenie. Zaczynamy od martwego ciągu. Tak jak powiedziałam, w moim programie będzie to wszystko wytłumaczone, jak wykonywać martwy ciąg, między innymi technicznie. A teraz już zaczynamy. 10 powtórzeń i potem 10 sumo od razu.
Raz. Oj, czuję moje dwoje od ostatniego treningu. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Jeszcze dwa. Dziewięć. Dziesięć. Dobra. Odstawiam sobie jeden obciążnik, bo będzie mi wygodniej w ten sposób trzymać stopy na zewnątrz i robimy przysiad sumo. Raz. Dwa. Trzy. Mocno spinamy pośladki u góry. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I ostatni. Dziesięć. Dobra, chwila przerwy. Rozluźniamy nogi. Poprawiamy, co trzeba poprawić. Jak tam? Taki luźny, wprowadzający trening po świętach, żeby też nasz organizm nie doznał takiego totalnego szoku. Jeszcze chwilę pooddychamy. Zabieramy się za drugą serię. I tak jak powiedziałam, drugi trening będzie raczej taki na górne partie, a trzeci trening będzie treningiem niespodzianką, ale myślę, że full body workout. Bierzemy hantle, jedziemy drugą serię. Pamiętajcie, żeby to obciążenie zwiększać, jeżeli jest za łatwo. Raz. Dwa. Nie patrzcie się na siebie w lustrze. Trzy. Tylko głowa musi być w jednej linii z kręgosłupem. To jest mega ważne. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Dobra, jeden odkładam sobie, drugi biorę i jedziemy sumo. I raz. Stopy na zewnątrz. Dwa. Trzy. Cztery. Dajecie, uśmiechajmy się. Pięć. U mnie jest takie ładne słoneczko, słuchajcie. Sześć. Siedem. Osiem. No jeszcze dwa, dwa. Dziewięć. Dziesięć. Dobra. Chwila przerwy. Dajcie mi w ogóle znać w komentarzach, czy wolicie te takie milczące treningi, bo wiem, że niektórzy je wolą, czy takie bardziej gadane. Myślę, że będą i jedne, i drugie cały czas na moim kanale, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I nie będziemy tak przedłużać, bo widzę, że jeszcze macie dużo siły, więc jedziemy od razu kolejną serię. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Ja już poczułam. Dziesięć. Jeden odkładam. Biorę tylko jeden obciążnik. Obciążnik? Hantel. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Ostatnie cztery. Siedem. Już mi się nogi trzęsą. Osiem. Dziewięć. I ostatni. Dziesięć. Dobra. Moment przerwy i robimy teraz serie dobitkowe, takie z dużą ilością powtórzeń i zaraz kończymy. Hantle nam się teraz nie przydadzą, ale na przykład jeżeli macie takie obciążenia do nóg,
możecie je jak najbardziej teraz użyć, bo będziemy robić wypychanie nogi do góry w podporze do pompki 2x50, więc to będzie takie lekkie zabójstwo. Mam nadzieję, aż poprawię włosy, że damy radę. Przygotujmy się już do tego i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 21 dopiero. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 30, jeszcze 20. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 40, jeszcze 10. Raz, dwa, trzy, cztery, ciepło się zrobiło. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, 50. Zmieniamy nogę. To było, powiem Wam, wcale nie takie łatwe. Jedziemy drugą nogę, też 50. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 20. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 30. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 40. 2, dajecie radę? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. No i co? Dacie radę jeszcze raz? 2x50? Bo ja już nie wiem. Chwila oddechu. Jedziemy ostatnią serię. Potem zrobicie sobie rozciąganie i trening jest zrobiony, załatwiony, odhaczony. Mega, mega się cieszę, że nie byłam sama, nie musiałam tego treningu wykonywać sama. Bo nie wiem, czy bym się tak łatwo zmotywowała. Jeszcze wdech. Wydech. I zaczynamy. Dobra, jeszcze po 50 i kończymy tą zabawę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 20. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 30. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ile liczenia, 9, 40, jeszcze 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 50. Ostatnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę Was, nie odpuszczajcie. 7, bo sama nie dam rady. 9, 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 20. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 30. Raz, dwa, trzy,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Damy radę, ostatnie 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, dajesz, 3, 2, 1. Wow, mamy to. Dobra, słuchajcie, cieszę się, że dzisiaj ze mną tutaj byliście. Dziękuję jeszcze raz Marce Sportofino za wspieranie tego filmu. Wszystkie linki do moich dzisiejszych ubrań możecie znaleźć poniżej. Teraz się rozciągnijcie, odpocznijcie i życzę Wam bardzo miłego dnia, zdrowego odchudzania. Życzę Wam Ania. Na razie, cześć!